Proponuję, żebyśmy stanęli wobec obecności Pana i po modlitwie chciałbym prosić, żebyście powtarzali słowa, które wypowiem. Duchu Święty, przyjdź, oświeć nas. Przyjdź, rozświetlij nasz umysł, nasze rozumienie. Przyjdź, zmienić naszą mentalność, nasze myślenie. Przyjdź zmienić nasz ogląd. Percepcję poprzez moc imienia Jezusa. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Saint Paul, priez pour nous. Święty Pawle, módl się za nami. Święty Pawle, módl się za nami. Saint Pierre, priez pour nous. Święty Piotrze, módl się za nami. Święty Piotrze, módl się za nami. Saint Jean, priez pour nous. Święty Janie, módl się za nami. Amen. Amen. Jeśli uważnie słuchaliście tego, co wspólnie żeśmy wypowiedzieli w modlitwie, wezwałem tylko świętych, świętych mężczyzn. I nie poprosiłem o wstawiennictwo świętych niewiast. Ostatnim razem mówiliśmy o kobiecie, o jej autorytecie. A teraz będziemy mówić o autorytecie mężczyzny. Najpierw na początek powiedzmy sobie, są dwa rodzaje autorytetów. Jest taki autorytet, który otrzymujemy poprzez naszą szczególną, konkretną historię. Wy lepiej znacie niż ja historię waszego kraju, historię Polski. Więc jeśli w historii Polski autorytet został nadany kobiecie, jakby miała ona ten autorytet, à cause de l'histoire polonaise, z powodu historii polskiej, ça veut pas dire que c'est quelque chose qui est bon en soi. To nie oznacza to, że to jest coś, co jest samo w sobie dobre. Parce que pour que ça soit bon, ponieważ aby było to dobre, il faut recevoir l'autorité de Dieu. Konieczne jest otrzymanie autorytetu od Boga. Et l'autorité de Dieu, il a donné l'autorité à la femme et l'autorité à l'homme. A Bóg dał autorytet kobiecie i mężczyźnie. Il n'a pas donné l'autorité à la femme et pas l'autorité à l'homme. Nie dał on autorytetu kobiecie, a mężczyźnie już nie. Et si dans l'histoire de la Pologne, il n'y a que l'autorité de la femme et pas l'autorité de l'homme, alors ça ne vient pas de Dieu. I jeśli w historii Polski głównym autorytetem to jest autorytet kobiety, a autorytetu mężczyzny praktycznie nie ma, to nie jest to od Boga. Et donc ça demande une conversion. I konieczne jest wtedy nawrócenie. C'est pas de votre faute. To nie z waszej winy. C'est la situation, votre histoire qui a fait cela.
to sytuacja, to historia waszego narodu, która to stworzyła, tę sytuację. Ale trzeba, abyście też stanęli w prawdzie wobec was samych. Napisane jest w Ewangeliach: prawda nas wyzwoli. Il ne faut pas que les femmes soient esclaves d'une autorité qui ne vient pas de Dieu. Nie należy, nie jest dobre, żeby kobiety były niewolnicami autorytetu, który nie pochodzi od Boga. Parce que ça sera pas une bonne autorité. Ponieważ nie będzie to dobry autorytet. Ni pour la femme et ni pour l'homme. Ani dla kobiety, ani dla mężczyzny. Donc il faut recevoir ce que j'appelle une autorité christique, une autorité qui vient du Christ. Więc konieczny jest autorytet, który nazywam Chrystusowym, autorytetem, który pochodzi od Chrystusa. Comment concrètement recevoir pour la femme et pour l'homme une autorité qui vient du Christ? W jaki sposób mężczyźni kobiety mogą otrzymać autorytet, który pochodzi od Chrystusa? Żydzi pytają Jezusa w Ewangeliach: z jakiego autorytetu mówisz? Jezus posiadał autorytet. Ale Jezus w swojej humanity il a reçu l'autorité du Père. Ale Jezus w swoim człowieczeństwie, w swojej naturze ludzkiej, otrzymał autorytet Ojca. Mais Jésus, ce n'est pas parce qu'il avait une autorité d'homme. Ale Jezus nie dlatego, że miał autorytet mężczyzny. Comme il servait les gens. Nie dlatego znał ludzi i służył im. Exemple. Na przykład. Lorsque je vois un serviteur qui se met par terre, qui lave les pieds. Kiedy widzę sługę, który klęka i zaczyna myć nogi. Je ne vois pas ça comme une autorité. Czyjeś nogi? Nie dostrzegam tego, nie postrzegam tego jako autorytet. Pourtant, lorsque Jésus va se mettre par terre et qui va laver les pieds. A przecież kiedy Jezus na kolanach umywa nogi Piotrowi, stopy Piotrowi, Piotr powie: przecież to jest praca niewolnika, to jest coś, co niewolnik powinien robić. I co na to Jezus? Je suis maître en Israël et je le suis. Jestem mistrzem, jestem nauczycielem, jestem waszym mistrzem. Mistrzem w Izraelu. I masz rację. Ja rzeczywiście jestem mistrzem, nauczycielem w Izraelu. Widzicie tutaj, w jaki sposób Jezus zmienia naszą mentalność, nasze patrzenie, nasze myślenie. Ponieważ w mentalności ludzkiej mistrz nie klęka, aby myć nogi ucznia. Więc trzeba zadać sobie pytanie, czy ja mam mentalność chrystusową, chrześcijańską, czy też francuską, hiszpańską czy polską. Qu'est-ce qui fait que je pose un acte? Est-ce que c'est la mentalité, l'histoire polonaise, ou bien c'est la mentalité christique? Co sprawia, że dany czyn dokonuje pewnego czynu? Czy to mentalność tego narodu, moja mentalność narodowa, czy też mentalność chrystusowa? Lorsque je m'aperçois que mon acte que je pose, i kiedy spostrzegam, że akt, którego dokonuję, czyn,
Comment? On parle de l'autorité. Mówimy tutaj o autorytecie. Mais ça peut être sur autre chose. Ale tutaj też można by mówić o innych sprawach. Vient en fait de l'histoire uniquement polonaise. Kiedy spostrzegamy, że działamy jak gdyby na skutek historii partykularnej, historii polskiej. Alors je dois te parler tout de suite avec Jésus pour qu'il vienne guérir et transformer cette autorité qui me donne une autorité du Père. To muszę od razu porozmawiać z Jezusem, poprosić, aby uleczył to, co we mnie jest typową mentalnością. I poprosić, żeby zmienił mój autorytet na autorytet, który pochodzi od Ojca Niebieskiego. On va avoir une relation forte, importante. Musimy mieć mocną, wyrazistą relację z Duchem Świętym. Ale nie tylko relację duchową. Duch Święty musi wkroczyć, wejść w środek mojej duszy. Wewnątrz mojej wrażliwości. À l'intérieur de ma culture. Wewnątrz kultury mojej. À l'intérieur de mon intelligence. Wewnątrz mojej inteligencji, umysłu, rozumu. À l'intérieur de ma mentalité. Wewnątrz mojej mentalności. Sinon l'Esprit Saint va flotter. Jeśli w przeciwnym razie Duch Święty będzie jakby tak latał. Comme un cheveu qui sera sur une soupe. Jak włos w zupie. Nie wejdzie w środek mnie, nie wypełni mnie. Więc widzimy tutaj, że pierwszy ruch nie polega na pójściu ku Bogu, ale odwrotnie. Pozwolić Bogu wejść we mnie. Aby Bóg dokonał przemiany wewnątrz nas. Aby zmienił mentalność wewnątrz mnie. I to jest wasz krzyż tak samo jak i mój. Ponieważ jest to krzyżujące. Bo jesteśmy bardzo przywiązani do mentalności. I to jest krzyżujące. Kiedy jestem praktykującym katolikiem, łatwiej jest pójść na mszę świętą, niż pozwolić, by Bóg pracował we mnie, w środku mnie. Bo jest to operacja, której dokonuje lekarz i jest to bolesna operacja. Popatrzcie na Ewangelię. U świętego Jana. Rozdział 1, werset 14. C'est la parole qui se fait chair. Słowo staje się ciałem. C'est la vie, la lumière qui est venue dans le monde. To życie, światło, które przyszło do świata. Donc, c'est-à-dire, je dois d'abord laisser rentrer Dieu à l'intérieur de moi. Więc muszę najpierw pozwolić Bogu wejść we mnie. Dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. W ducha mojego, w moją duszę i w moje ciało. Dans mon histoire humaine. W moją ludzką historię. Dans l'histoire de la Pologne. W historię Polski. Et s'il y a des choses qui sont mauvaises dans l'histoire de la Pologne, dans la relation des hommes et des femmes, il faut la crucifixion. Jeśli jest coś złego, co dziedziczymy w relacji kobiety do mężczyzny i vice versa, potrzebne jest tutaj ukrzyżowanie. Trzeba włożyć to w chrzest święty. Wrócić, zanurzyć się na nowo w wodach chrztu. Dla śmierci i zmartwychwstania.
Saint Paul dira. Święty Paweł powie. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Boga? C'est-à-dire, il vous dira, à vous comme à moi. To znaczy, że on powie do was i do mnie. Que votre histoire polonaise humaine. Que votre humanité est le temple de Dieu. Czy nie wiecie, że wasza historia polska, że wasze człowieczeństwo jest świątynią Boga? Je ne dois pas être influencé par l'histoire humaine de la Pologne, je dois être influencé parce que y a Dieu qui est dans mon corps. Nie mam być pod wpływem historii Polski, ale przez Boga, który penetruje, wchodzi w moje człowieczeństwo, w moje ciało. Mais ça, je ne pourrai pas faire, ale nie będę w stanie tego zrobić, si je fais l'inverse. Jeśli działam odwrotnie, w drugą stronę. C'est-à-dire, to znaczy, c'est toujours moi qui va vers Dieu. To zawsze ja podążam ku Bogu. Je prie Dieu. Ja modlę się do Boga. Je prie Jésus. Ja modlę się do Jezusa. Je prie les saints. Ja modlę się do świętych. C'est bien. To owszem dobrze. Mais c'est pas la première chose. Ale to nie jest pierwsza rzecz. La première chose, c'est Dieu qui vient en toi. Pierwszorzędne jest, by Bóg przyszedł do mnie. La première chose, c'est Dieu qui va travailler dans ton caractère. To Bóg ma pracować nad moim charakterem. La prière va t'aider. A modlitwa pomoże. Il ne faut pas que notre prière elle nous fasse extraire de notre humanité. Ale nie powinno być tak, żeby modlitwa wyprowadziła nas z naszego człowieczeństwa. Donc ça, c'est important. Więc jest to bardzo ważne. Saint Paul dira dans l'épître aux Hébreux. Święty Paweł powie w liście do Hebrajczyków. 4 rozdział, 12 werset. La parole de Dieu, elle est vivante. Słowo Boga jest żywe, żyjące. La parole de Dieu, elle est efficace. Słowo Boże jest skuteczne. La parole de Dieu, elle pénètre. Słowo Boże przenika, penetruje. Comme un glaive, l'épée. Jak miecz obosieczny. À l'intérieur de moi. Wewnątrz mnie. Lorsque vous entendez cette parole. Kiedy słyszycie to słowo. Lorsque vous allez à l'église, vous entendez la parole de Dieu. Kiedy idziecie do kościoła i słyszycie Słowo Boże. Czy bierzemy je, czy powinniśmy je brać tylko w sposób duchowy? To nie byłoby dobre. Trzeba, by Słowo Boże weszło we mnie i dokonało we mnie nawrócenia. Co powie święty Paweł? Wszelkie ojcostwo tu na ziemi, na dole, pochodzi z ojcostwa z góry, z ojcostwa Boga. Nie powiedział, wszelkie macierzyństwo tu na dole pochodzi z macierzyństwa na górze. C'est le père qui doit l'exercer à la maison. Więc autorytet należy do ojca i to on powinien być autorytetem w domu. Et si dans votre couple, c'est pas comme ça, i jeśli w waszych małżeństwach nie jest tak, alors ce n'est pas ordonné à Dieu. To znaczy, że nie jest to uporządkowane przez Boga. C'est ordonné à l'histoire polonaise. Jest to podporządkowane historii Polski. Alors vous crucifiez l'histoire polonaise. Więc konieczne jest wtedy ukrzyżowanie historii Polski, pour qu'elle puisse renaître dans le nouvel homme. Aby ona mogła odrodzić się, zmartwychwstać w nowym człowieku. Et que ça soit une autorité qui vient du Père éternel. I aby to był autorytet, który pochodzi od wiecznego, wieczystego Ojca. Dana Ojcom. I jeśli, moje Panie, widzicie, że wasz mąż, że twój mąż nie ma autorytetu Ojca, trzeba modlić się za niego o to. Święty Józefie, albo inny święty, daj mu autorytet Ojca.
Seigneur, c'est pas de sa faute, c'est de l'histoire. Priez pour vos maris qui ont une autorité de père. Nie jest to waszą winą, jest to skutek, konsekwencja historii. Módlcie się, kobiety, za waszych mężów o autorytet, który pochodzi od ojca. Ale kiedy kobieta zastępuje mężczyznę jako ojca w rodzinie, to nie jest to uporządkowane według boskiej woli. Napisane jest w Księdze Rodzaju. Stworzę dla niego pomoc. To w ten sposób możecie pomóc. Bowiem jeśli jest rana, w tej relacji kobieta-mężczyzna w historii Polski, z powodu waszej historii, to oboje muszą z tego wyjść. Muszą sobie z tym poradzić. Nie ma być tak, że jeden ma drugiego poniżyć. Bo jesteśmy na tej samej barce. Bóg jest też oblubieńcem. Więc wasz mężczyzna będzie też oblubieńcem. I Bóg jest też czasami ojcem. Więc wasz mężczyzna, wasz mąż będzie też czasami ojcem. I trzeba, byście modliły się za waszych mężów, aby byli oblubieńcami i ojcami na wzór Ojca Boga. Teraz pomówmy chwilę o mężu, oblubieńcu, małżonku. Bóg dał mężczyźnie nakaz. Opuści swego ojca i swoją matkę i połączy się z niewiastą, z kobietą. Teraz, panie, kobiety, postawcie sobie pytanie. Jeśli matka jest Polką, jeśli jest to matka Żydówka, matką jest Włoszka. Na ile zaborczo kocha ona swojego syna? Z powodu tych konkretnych kultur polskiej, żydowskiej, włoskiej. I kiedy ten syn będzie wzrastał, będzie dojrzewał i ożeni się z kobietą, będzie szukał swojej matki, będzie w niej widział matkę. Więc jak ważna jest już ta sprawa w wychowaniu w domu. Nie wiem, czy będzie czas, żebym o tym powiedział, ale to jest bardzo ważne. To, co chcę powiedzieć, czasami kobieta polska, polska małżonka, wychodzi za mąż za dziecko, ponieważ on był zbyt pod skrzydłami matki. I nie jest to jego wina. To historia polska. I co teraz z tym zrobić? To tak ma zostać? Trzeba z tego wyjść. Aby z tego wyjść, modlitwa. Tutaj rzeczywiście modlitwa. Modlitwa małżonki, aby jej mąż stał się mężczyzną. Jeśli on jeszcze nie dojrzał do tego i nie jest mężczyzną. Możemy to zobaczyć też w relacji do Boga.
C'est écrit dans le Cantique des Cantiques. Napisane jest w Pieśni nad Pieśniami. Je suis venu dans mon jardin. Przyszedłem do mego ogrodu. Dieu c'est l'époux dans le Cantique des Cantiques. Bóg jest oblubieńcem w Pieśni nad Pieśniami. Saint Paul va reprendre cette réalité que Dieu est l'époux. Święty Paweł powróci do tej rzeczywistości Boga jako oblubieńca. Jezus jest oblubieńcem. I co mówi Jezus? Kim jest oblubienica? Kto jest oblubienicą? Kościół. Kto jest głową? Kto jest głową rodzin? Kościół? Jezus. Kto jest głową rodziny w domu? Mężczyzna, mąż. Nie kobieta. Jeśli kobieta jest głową rodziny, nie jest to chrześcijańskie. Jeśli kobieta jest szefem w domu, nie jest to podporządkowane Chrystusowi. I nie wystarczy zmienić tego w ten sposób, że się idzie na mszę świętą i przyjmuje komunię świętą. Nie jest to takie oczywiste do zmienienia. Ponieważ to już są lata, 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 kiedy to tak trwa. I to stało się jak gdyby drugą naturą. To tak jakby ktoś brał narkotyk. To bardzo trudne być bez tego narkotyku. Głową rodziny nie jest kobieta. Głową rodziny jest Jezus, małżonek, oblubieniec. I to nie Jean-Marie wam to mówi. To Paweł nam powie. Więc jeśli nie zgadzacie się z tym, to trzeba sprawę załatwiać ze świętym Pawłem. I będzie to wtedy problem ze Słowem Bożym. I będzie to wtedy problem z Jezusem. To więc trzeba z Jezusem sprawę tę załatwić. Prawda nas wyzwoli. To bardzo ważne. Prawda mnie wyzwoli. W jaki sposób konkretnie otrzymuję tę prawdę, że mężczyzna jest głową rodziny? W jaki sposób konkretnie przeżywam to w moim życiu, że to mężczyzna jest głową, a nie ja, niewiasta? Alors le chef d'un chrétien, c'est pas d'être dans l'autorité de taper la femme. Głowa rodziny, szef po chrześcijańsku, to nie jest ktoś, kto jest tyranem, autorytarna władza, kto zaczyna bić wszystkich dookoła i swoją żonę. To też konieczne jest tutaj zmiana mentalności. Ponieważ szef, głowa w mentalności ludzkiej, to jest ten, kto rozkazuje. Un chef dans la mentalité de Jésus, il est là pour servir. A szef, głowa w mentalności, w myśleniu Jezusa, to jest ten, kto służy. Et là, dans mon intelligence humaine, ça veut. I to w moim ludzkim rozumieniu nie bardzo wchodzi. Parce que mon intelligence humaine a dit, le chef donne des ordres et le serviteur. Ponieważ moje ludzkie myślenie to jest szef, to jest ten, kto daje rozkazy, a sługa to jest ten, kto służy. I jest to jakby wasza też racja pewna. I święty Paweł powie w pierwszym liście do Koryntian: inteligencja człowieka, jego rozumienie nie przyjmuje tego, co pochodzi od Ducha Świętego. Bo jest to dla niej szaleństwo. Dla ludzkiego
rozumienia, dla ludzkiej mentalności, jest to szaleństwem, żeby ten, który jest szefem, głową, był tym, który służy. Vous voulez être chrétien? Czy chcecie być chrześcijanami? Vous voulez être chrétien? Czy chcecie być chrześcijankami? Czy chcecie być katolikami? Więc trzeba wejść w szaleństwo Jezusa. Trzeba wejść w szaleństwo przekazu Ewangelii. Co powie święty Paweł o krzyżu? To jest szaleństwo, to orędzie krzyża, orędzie Ewangelii, orędzie Jezusa. Jeśli nie jesteście szaleni dla Boga, nie wejdziecie w przekaz Ewangelii. Głową rodziny, szefem jest mężczyzna. Nie jestem waszym księdzem. Nie jestem waszym kierownikiem duchowym. Ale moje sumienie każe mi powiedzieć wam, że jeśli inaczej dzieje się to w waszych małżeństwach, w rodzinach, trzeba to wyspowiadać kapłanowi. Ponieważ spowiedź to jest też uzdrowienie. To nie jest wasza wina, jest to jakby konsekwencja historii, ale wyspowiadajcie to kapłanowi. Chodzicie do spowiedzi. Tak? Kiedy wychodzi się od spowiedzi, jaka lekkość. Wyspowiadajcie to kapłanowi. Włóżcie to, powierzcie to sercu Jezusa. A najlepszy sposób, żeby umieścić to w sercu Jezusa, włożyć weń, to jest wyspowiadać to na spowiedzi. Ponieważ spowiedź to nie tylko jest przebaczenie, to jest też uzdrowienie. Tu nie chodzi o to, żebyśmy mieli teraz konferencję o spowiedzi, ale spowiedź to jest uzdrowienie. Nie jestem waszym kierownikiem duchowym i nie chcę tutaj roli siedzącego księdza zajmować, ale daję rady osobom, z którymi mam do czynienia, aby spowiadali się raz w tygodniu. Raz w tygodniu. Żeby nie był tydzień, więcej niż tydzień bez pójścia do spowiedzi. I przygotowuje się ją w domu. I pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o małżeństwo, rodzinę, w jaki sposób zachowywałam się jako żona, w jaki sposób dawałam mężczyźnie pomoc, aby był głową. Le premier service en tant que chef de l'homme, c'est de donner une direction. Pierwsza służba, która należy do szefa, do głowy, to jest dać kierunek. L'homme est là pour donner une direction. Mężczyzna jest po to, aby nadać kierunek, by pokazać drogę. Dans votre Bible, c'est mal traduit. W Bibliach waszych jest to źle przetłumaczone. Je pense, hein? Tak mi się przynajmniej wydaje. Parce que ça doit être écrit, l'homme va dominer la femme. Ponieważ na pewno jest napisane, mężczyzna dominuje kobietę. Je sais pas si c'est écrit comme ça, je pense. Czy tak jest u was? Oui, non. Można przeczytać? Nie, no z Księgi Rodzaju, że mężczyzna będzie poddany. Że... Może ktoś z Księgi Rodzaju, bo to jest ten pierwszy moment, kiedy będziesz panował. Oui, oui, dominé, oui, oui. I to jest błąd tłumaczenia. Bo po hebrajsku nie jest napisane, mężczyzna będzie panował nad kobietą. Jest napisane, mężczyzna będzie nada kierunek kobiecie. Będzie
sprawował rząd. To nie dlatego, że kobieta jest głupia. To nie dlatego, że kobieta nie wie. Ale to jest porządek, który ustanowił Bóg, aby mężczyzna prowadził kobietę. Mężczyzna pokazuje drogę, prowadzi kobietę. To on jest głową rodziny. To on daje drogę, pokazuje drogę rodzinie. On będzie prowadził rodzinę. Jak kapitan, który prowadzi statek. Ale aby mężczyzna mógł prowadzić swój statek. No? I teraz mówię bardziej do mężczyzn. Trzeba nauczyć się prowadzić statek. Trzeba nauczyć się prowadzić łódź, statek. I kiedy nie umiemy prowadzić statku, trzeba pójść do Jezusa i powiedzieć: naucz mnie mieć autorytet. Naucz mnie być kapitanem, prowadzić statek. I nie wolno tutaj, by kobieta się sprzeciwiała, buntowała na to. To kapitan jest dowódcą i prowadzi pasażerów. I kapitan łodzi, statku, wie, dokąd zmierza. Więc jeśli wy, mężczyźni, nie macie pewności, nie macie oparcia, może nie jest to waszą winą, może jest to skutkiem waszej historii, historii waszego narodu. Ale nie można być sparaliżowanym historią, z której się pochodzi. Od momentu, kiedy widzę chorobę, biorę lekarstwo. Idę do Jezusa. I mówię do Niego: rób to, co do Ciebie należy. Daj mi to oparcie, którego nie mam. Obdarz mnie tym autorytetem, którego nie mam. Spójrzcie na Słowo Boże. I wiem, że może to być jakoś denerwujące, ponieważ dotyka to wrażliwości. Czy Bóg zwrócił się do Abrahama, czy do Sary? Do kogo mówił? Do Abrahama. I co mu powiedział? Opuść, idź. Abyś poszedł do ziemi, którą ci pokażę. 12 rozdział Księgi Rodzaju. I co ona uczyniła, Sara? Posłusznie poszła. Poszła za swoim mężem. Czy przez to straciła wartość bycia kobietą? Zupełnie nie. Nie. Czy Sara nie miała prawa mówić? To nieprawda. Na przykład powiedziała do Abrahama: wyrzuć Hagar. Ale tutaj, w tej sprawie, Bóg mówił do Abrahama. I to jemu powiedział: weź wszystkich, którzy do ciebie należą, i idź. Ale tutaj konieczne jest zaufanie małżonki swojemu mężowi. I jeśli nawet jej mąż będzie jakieś błędy popełniał, nie jest to ważne. Ponieważ dojrzewamy poprzez popełnianie błędów. Poprzez nasze upadki wzrastamy. I bardzo
bardzo ważne jest, by małżonka, kobieta motywowała swojego męża cały czas. Un petit l'ange, lorsqu'il faut aller en Égypte, à qui parle? Do kogo zwraca się anioł, aby powiedzieć, że trzeba jechać do Egiptu? A qui a parlé? Do kogo to powiedział? Eh ben, c'est pas normal. Do Józefa. Marie, moi, Marie, elle peut dire, je suis Marie. Moi, je m'appelle, je suis Marie. Ja nazywam się Maria, Marie, Jan Maria. Moi, je suis la mère de Jésus. Jestem mamą Jezusa. Moi, je suis immaculée. Jestem niepokalana przecież. Dlaczego ty, Boże, zwróciłeś się do Józefa, a nie do mnie? Czy tak właśnie Maryja postąpiła? Poddała się mężowi. Kiedy patrzycie na tę historię, co widzicie? Czy po prostu nie mamy na nią patrzeć? Jakąś cenzurę tu zrobimy. Kobieta, Maryja, poddała się Józefowi. Poddała się swojemu mężowi. Jeżeli wy jesteście Maryja, to pierwszy przykład, który ona daje, to to, że poddana była Józefowi. I nie mówi, dlaczego mamy to zrobić? Dlaczego Bóg mi tego przecież nie powiedział? Ja jestem przecież niepokalanie poczęta. On mi najpierw to powinien powiedzieć. Dlaczego mnie nie uprzedził? Dlaczego on tylko uprzedził mojego męża? Przecież tak nie zrobiła. Kiedy patrzymy na tę historię, co robi ona w naszym wnętrzu? Jak ją widzimy w sobie? Maryja powinna być wzorem dla małżonek, kobiet. Maryja nie jest tylko matką Jezusa. Bo jest też modelem, przykładem dla kobiet, dla małżonek. C'est écrit dans le livre du Deutéronome. Napisane jest w Księdze Powtórzonego Prawa. Wyświętra le mincha. Ça c'est pour le papa. Pour le papa pour qu'il acquiert l'autorité. I teraz coś dla ojców, aby otrzymali, przyjęli autorytet im należny. Vous devez enseigner la Torah à vos enfants. Nauczajcie, macie, jest to nakaz Boży, nauczać wiary wasze dzieci. Nie powiedziałem, że to kapłan powinien nauczać wiary. Ani katechista. I nie mama ma nauczać. W Torze napisane jest, i to Bóg mówi, że ojciec będzie nauczał swego syna. Ale aby ojciec mógł nauczać swoje dziecko, swojego syna, trzeba, aby studiował, aby zgłębiał Torę, Pismo. Trzeba, aby miał czas zgłębiać Pismo. Moje Panie, w jaki sposób widzicie waszych mężów? Jeśli oni nie studiują, nie pogłębiają Pisma Świętego, pomóżcie im, powiedzcie, idź, poczytaj Pismo Święte. Przeczytaj Ewangelię dla edukacji, dla pomocy naszym dzieciom. To do ojców należy nauczać swoje dzieci. I nie katechiści, nie kapłani, nie biskupi są do tego powołani, ale ojciec, tata w rodzinie. I jeśli ojcowie rodzin w Polsce nie są w stanie z powodu historii,
Même chose, il faut prier sur ça. To samo, trzeba modlić się w tej sprawie. C'est pas Marie qui a appris à Jésus la parole de Dieu. To nie Maria uczyła Jezusa słowa Bożego, kiedy był mały. C'est Joseph. To Józef. Qui a appris à Jésus la parole de Dieu. Comment? C'est Joseph qui a appris à Jésus la parole de Dieu. To Józef nauczył Jezusa słowa Bożego. C'est pas Marie. To nie Maria. Donc le papa il doit sanctifier, prendre du temps. Więc ojciec, tatuś musi poświęcić czas, aby móc to czynić. Lorsque le papa prend du temps avec ses enfants pour étudier la Torah. Kiedy ojciec poświęca czas, aby razem z dziećmi studiować, uczyć się, pochylać się nad Torą, nad Pismem Świętym. Lorsque le papa il prend de son propre temps pour prendre un temps avec son fils pour étudier la Bible. Jeśli tata poświęca swój własny czas, aby razem ze swoimi dziećmi pochylić się nad Pismem Świętym, syn, dzieci zrozumieją i także matka Polka, że aby w życiu dojść do tego, czego chce Bóg, żeby życie było udane, nie wystarczy mieć dobrą pracę i dobry zarobek. Jezus mówi wyraźnie. Do czego będzie wam służyć, że wszystkie pieniądze zdobędziecie, które chcecie? Co da wam to, że poślecie wasze dzieci do takich szkół, że osiągną wysoki status społeczny? Jeśli zgubią duszę. I kto będzie winny? To nie ksiądz. To ja, tata, to ja, mama. I będę musiał zdać z tego rachunek. I będę osądzony przez Chrystusa. Mogę w każdą niedzielę być na mszy świętej. Ale jeśli popycham moje własne dzieci, aby zrobiły karierę zawodową, zamiast zająć się duszą, to będę musiał zdać z tego rachunek. Jest to oczywiste, że chcielibyśmy, aby naszym dzieciom się udało, ale nie na miejscu wiary. Nie kosztem wiary, nie kosztem relacji z Jezusem. Jezus powie, nie możesz jednocześnie służyć Mamonie i Jezusowi. Nie możesz osiągnąć kariery zawodowej, a zostawić gdzieś Jezusa z tyłu. A to wy, rodzice, i wy, ojcowie, macie być tymi, którzy będą razem Biblię zgłębiać z dziećmi. To jest bardzo ważne. To bardzo ważne, by ojciec nauczał całą rodzinę. Chrzest katolicki daje nam godność bycia prorokami i królami. Prorok głosi Słowo Boże. Jako ojciec i prorok, w jaki sposób głosisz Słowo Boże w twoim domu? Donc c'est important que le père se forme en philosophie, en théologie, en Bible. Więc to bardzo ważne, by ojciec, mężczyzna uczył się, zgłębiał filozofię, teologię, Biblię. A jeśli nie ma czasu, musi znaleźć czas. Bo jest, musi wziąć odpowiedzialność na siebie. Ja
tutaj biorę na siebie wobec Jezusa, który mnie słyszy, que si j'ai à choisir entre une heure d'adoration et une heure à préparer un cours pour mes enfants, je dois d'abord préparer un cours pour mes enfants. Jeśli mam wybrać między godziną adoracji a godziną przygotowania się po to, żebym mógł uformować moje dzieci, muszę wybrać to drugie. Parce que c'est ça la véritable adoration. Ponieważ to jest prawdziwa adoracja. Parce que Jésus dira, Père, pas ma volonté, mais la tienne. Ponieważ Jezus powie, Ojcze, Twoja wola, nie moja. Więc jeśli jest konieczny tutaj wybór między adoracją a czasem poświęconym dzieciom, w tym celu konieczne jest wybrać to drugie. Les papas doivent sanctifier du temps, pendant au moins du temps, pour préparer quelque chose et enseigner à la maison. Ojciec musi poświęcić czas, przygotować się, żeby mógł nauczać dzieci w swoim domu. Et ça va leur donner aussi une autorité. I to też jest właśnie tym, co podtrzyma jego autorytet, co mu da autorytet. Jeszcze jedna ważna rzecz. Kiedy napisane jest, Józefie, nie bój się wziąć Maryi za twoją za małżonkę. Na czym jest tutaj położony akcent? Na Józefie czy na Maryi? Na kim tutaj mam? Si vous mettez l'accent sur Marie, il y a un bug. Si vous mettez plus l'accent sur Marie, il y a un problème. Jeśli bardziej tutaj akcent położymy na Maryi, to jest to błąd. Parce que vous mettez l'accent sur Joseph. Bowiem akcent położony musi zostać na Józefie. Parce que Dieu a parlé à Joseph. Tutaj Bóg mówi do Józefa. Mais quand Joseph va prendre Marie chez elle. Ale kiedy Józef bierze Maryję do siebie, jaką rolę będzie odgrywał Józef? Będzie opiekował się swoją małżonką. Ale aby Józef mógł opiekować się małżonką, musi być mężczyzną. Prawdziwym mężczyzną. Donc c'est Joseph qui a protégé Marie. Więc to Józef będzie opiekował się Maryją. Quelle relation vous avez avec Joseph? Jaką relację macie z Józefem? Je vous pose une question. Zadam wam pytanie. C'est quand la fête de Saint Joseph? Comment? C'est quelle date la fête? Kiedy jest święto świętego Józefa? Deux fois, au moins en Pologne, deux fois, 19 mars et 1er mai. D'accord, le 19 mars. 19 mars. C'est un jour qui est chômé. Czy to jest dzień wolny od pracy? Qu'est-ce que vous faites le jour de Saint-Joseph? A co robicie w dzień świętego Józefa? Est-ce que votre relation actuelle est que par Marie ou elle aussi avec Joseph? Czy wasza relacja jest taka bliska tylko z Maryją, czy też z Józefem? Czy zbytni akcent nie jest położony na Maryi, zapominając Józefa? Józef tak trochę od czasu do czasu. Jaka jest moja relacja z Józefem? Szczególnie mężczyźni. Jako ojcowie. Vous imaginez l'autorité que Joseph a eu de prendre un enfant que lui-même il n'a pas fait, il n'a pas eu, il n'a pas procréé. Czy wyobrażacie sobie, jaki autorytet musiał mieć Józef, żeby wziąć i opiekować się dzieckiem, którego sam nie spłodził? C'est écrit dans la Torah. Napisane jest w Torze. Moïse est l'homme de Dieu. Mojżesz jest mężem Bożym. Les hommes, les hommes de Dieu. Mężczyźni muszą być mężami Bożymi. Les hommes de Dieu. Mężczyznami według Boga. Pour cela,
on doit avoir une relation directe avec Dieu. Aby tak się stało, muszą mieć bezpośrednią relację z Bogiem. Pour cela, puisque l'homme c'est le chef de famille, ponieważ ojciec jest głową rodziny, il doit avoir un rythme de prière au moins le matin et le soir. Musi mieć rytm modlitwy przynajmniej z rana i wieczorem. Moi, je propose déjà aux hommes. Ja już proponuję tutaj mężczyznom. Faites un psaume le matin. Jeden psalm rano. Combien ça va vous prendre de temps de faire un psaume le matin, les hommes? Ile czasu zabierze wam jeden psalm z rana? Faites un psaume le soir. Jeden psalm wieczorem. Combien de temps ça va vous prendre, les hommes, de faire un psaume le soir? Ile czasu zabierze to wam, mężczyźni, jeden psalm wieczorem? Et vous faites exactement le même psaume de la liturgie des heures. I niech to będzie jeden z psalmów liturgii godzin. Comme ça, il y a une union avec les prêtres, avec l'église. Wtedy jest się w komunii z kościołem, z kapłanami. W laudesach, w juczni zazwyczaj są dwa psalmy. Weźcie jeden. Jeden tylko codziennie. A sobota? Zróbcie to z waszym dzieckiem. W niedzielę zróbcie to z waszym dzieckiem. W niedzielę to ojciec niech przygotowuje dzieci do pójścia na mszę świętą. Ojciec może otworzyć to Słowo Boże, które będzie czytane na mszy świętej i może rozmawiać z dzieckiem o tym Słowie. To da mu autorytet, on będzie tym przewodnikiem. Bardzo ważne jest, by mężczyzna odwiedzał Słowo Boże codziennie. Ojciec rodziny musi studiować, pogłębiać Słowo Boże każdego dnia. Donc le père est là pour montrer le chemin, mais pas uniquement dans la réalité spirituelle. Więc mężczyzna, ojciec jest tym, który pokazuje drogę, ale nie tylko w duchowych sprawach, ale też w ludzkiej, w człowieczej rzeczywistości. Dam wam przykład. Być może jest to przykład, który jakoś nie dotyczy was. Kobieta, która nie ubiera się z wstydliwością, skromnie, mężczyzna musi jej zwrócić na to uwagę. To jest autorytet mężczyzny. Jeśli żona wasza będzie miała wystąpić przed prezydentem Rzeczpospolitej, w jaki sposób się ubierze? Kiedy kobiety ubierają się bez skromności wobec kapłanów i nikt nic nie mówi, to też jesteśmy współwinni temu, ponieważ milczymy na ten temat. Ze strachu, co o nas powiedzą, co pomyślą o nas. Jan Chrzciciel nie bał się. I dlatego był też męczennikiem. Ale też nie sądzę, że dzisiaj dlatego, że powiemy kobiecie czy dziewczynie, ubieraj się skromnie, ktoś nam odetnie głowę. Więc to bardzo ważne, wstydliwość, skromność w ubiorze. To też w ten sposób mężczyzna prowadzi kobietę. Nie mówię tutaj, że kobieta musi się ubierać jak zakonnica. Ale pomiędzy ubieraniem się jak zakonnica, a ubieraniem się w mini spódniczkach i wysokich obcasach jest jednak jakiś zdrowy środek. Donc c'est très important que aussi le papa, si la maman fait pas, que il prend l'autorité à la maison pour
Więc bardzo ważne jest, jeżeli mama o to nie dba, aby ojciec zwracał uwagę na skromność w ubiorze swoich córek. To jest też bardzo ważne. I to też może być pomocą dla kapłanów, którzy są przecież mężczyznami. Jeśli oni tego nie mówią, na początku kazania, drogie kobiety w kościele, ubierajcie się w sposób skromny i kapłan nie powinien powiedzieć: mi to przeszkadza, wy wystawiacie mnie na niebezpieczeństwo, ponieważ kobieta, która nie ubiera się skromnie, wystawia mężczyznę na niebezpieczeństwo. I tym bardziej kapłana. I także mężczyzn, którzy są czyimiś mężami. I to też jest ważne, jeżeli chodzi o autorytet mężczyzny. L'essentiel est de comprendre que l'autorité s'exerce dans les deux sens, pour les deux, mais de manière différente. I tutaj chcę jeszcze raz podkreślić, że autorytet mają oboje, ale w inny sposób. Ce n'est pas un contre l'autre. To nie jeden przeciwko drugiemu. C'est une complémentarité. To jest uzupełnianie się, komplementarność. C'est un qui va aider l'autre. Jedno pomaga drugiemu. Je vais donner un exemple très simple. Taki prosty, konkretny przykład. Napisane jest w piśmie, że Rebeka była niepłodna. To Izaak pomodlił się, aby Rebeka była płodna. I Rebeka zaszła w ciążę. On peut prier pour la stérilité des vertus de l'un et de l'autre. I można modlić się w ten sam sposób, w intencji takiej niepłodności, jeżeli chodzi o cnoty, które powinniśmy mieć w sobie. Une attitude qui n'est pas ordonnée, c'est comme une stérilité. Postawa, która nie jest podporządkowana Bogu, to jest jak niepłodność. Une attitude qui n'est pas, qui ne donne pas des fruits selon Dieu, c'est comme une stérilité. Postawa, która nie przynosi owoców według zamierzenia Bożego, to niepłodność. Więc kiedy modlicie się razem w małżeństwie, modlcie się razem za swoje, nawzajem za swoje własne rany, zranienia. Mówcie Bogu o konkretnych sprawach, które was dotyczą. Nie powtarzajmy tylko modlitw gotowych, zdrowaś Mario, ale módlmy się w intencji uleczenia niepłodności tej drugiej osoby. Bo kiedy niewiasta będzie modliła się o uzdrowienie niepłodności w jakiejś dziedzinie swojego męża, to to da ona przestrzeń, aby mężczyzna mógł mieć ten autorytet, który jest mu należny. I jeszcze raz, nawet jeżeli mąż się pomyli, i tutaj zakończę, dam wam taki prosty przykład. Jestem Abrahamem. Ona jest Sarą. Saro. Bóg do mnie przemówił. Pakujemy walizki, ruszamy w drogę. Jedziemy do Ziemi Świętej. Tam otrzymamy wszystkie błogosławieństwa. Mój kochany, oczywiście, jasne. Jedziemy. Nie ma sprawy. Przybywamy do Ziemi Świętej. I co tam się dzieje, kiedy przybywają do Ziemi Świętej? Głód. To mi
miało być tym pójściem do Ziemi Świętej? To Bóg do ciebie przemówił. Jedziesz w miejsce, gdzie jest głód. I co teraz robimy? Bóg do ciebie przemówił, a my jesteśmy w miejscu, gdzie panuje głód. Moja ukochana Sara, jedziemy do Egiptu. Sara pomyśli, chyba zwariował. Najpierw mówi, żebym jechała z nim do Ziemi Świętej, a teraz każe mi do Egiptu. Przybywają do Egiptu. A Abraham mówi do Sary: Sara, jaka jesteś piękna, ale z powodu twojego piękna umrę. Powiedz, że jesteś moją siostrą, rodzoną siostrą. Jaka była na to postawa Sary? Ona posłuchała Abrahama, pojechała z nim do Ziemi Świętej. I tam był głód. Ona nie krzyczała na Abrahama. Posłuchała Abrahama i udali się oboje do Egiptu. I kiedy powiedział do niej: powiedz, że jesteś moją siostrą, zaakceptowała to. Co wy powiedziałybyście? Gdyby jutro wasz mąż powiedział: pakujemy walizki. Jutro mąż mówi wam: całą niedzielę nie ma telewizji, nie ma internetu, czytamy razem Pismo Święte. To jest to pakowanie walizek z duchowego punktu widzenia. Ty, mężu, czyś zwariował? Niedziela bez telewizji. Ale przecież ty pierwszy oglądasz telewizję. Co, o co ci chodzi? Niech Bóg wam błogosławi. I dziękuję wam bardzo za modlitwę za mnie. Jeszcze z 2-3 pytania. Czy ktoś chciałby jeszcze się odnieść do tego? I czy mielibyście pytanie? Quand tu parlais de l'histoire de la Pologne, quel aspect tu voulais souligner? Je n'ai pas à souligner un aspect de l'histoire de la Pologne. Parce que vous la connaissez mieux que moi. Nie chodziło mi tutaj o podkreślanie takiego czy innego aspektu. Wy znacie na pewno lepiej waszą historię niż ja. Ja mogę wam mówić o historii Francji. I problemach katolików francuskich z powodu, jako konsekwencja też ich własnej, naszej własnej historii. Wy chyba znacie lepiej waszą historię polską niż ja ją znam. Ja mogłem po prostu zauważyć, że jest brak autorytetu u mężczyzn. I to nie chodzi o rzucanie kamieniem w mężczyznę czy w kobietę. To raczej do was należy rachunek sumienia, dlaczego tak się stało. I co możemy zrobić, aby Bóg mógł dokonać w nas przemiany? Ostatnie pytanie. Trzeba jakieś postanowienie wewnętrzne
Tak nie wychodzi się po prostu. Powinniście jakieś postanowienie powziąć, wy, mężczyźni. Ja nie jestem tutaj jakimś błaznem, żeby jakieś przedstawienie. Powinniście podjąć jakąś decyzję teraz. Wy, mężczyźni, powinniście zdecydować coś w sercu waszym. To nie ten, kto mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, który czyni wolę Ojca. I czynić wolę Ojca to uczynić, to podjąć decyzję i czyn. Weźcie chwilkę na podjęcie jakiejś decyzji w tej kwestii. Tu parlais encore de la philosophie et aussi de la nécessité de la formation des hommes. Je pensais quelle philosophie tu pourrais conseiller? Parce que peut-être tout seul, en cherchant, nous pouvons nous perdre. Donc quelle philosophie chrétienne tu pourrais nous conseiller? La première chose est très simple. Premièrement. Pierwsza ważna rzecz. Je demande que vous priez pour les prêtres. Módlcie się za waszych kapłanów. Là-bas, où j'étais avec les évêques, les prêtres, je leur ai dit. Byłem przez te dni, miałem spotkania z kilkoma biskupami i też im to powiedziałem. I to samo powiem tym obecnym tutaj kapłanom. Jeśli możliwe, na przykład tym obecnym tutaj, kiedy udzielają ślubu, przynieść dwa prezenty dla tym, którzy zawierają ślub. Dwa prezenty. Wszystkim małżonkom, którzy biorą ślub, przynieść dwa prezenty. Biblia i katechizm Kościoła katolickiego. I żeby kapłan powiedział, i to jest moja odpowiedź na to pytanie, abyście razem, we dwoje, codziennie przeczytali, codziennie, każdego dnia, jeden numer z katechizmu Kościoła katolickiego. I tam też znajdziecie właśnie filozoficzne odpowiedzi. Żeby każdy miał i sięgał w domu po te dwa źródła, Biblię i katechizm Kościoła katolickiego. I jeden numer dziennie, jeden punkt przeczytać razem dziennie, to nie zabiera dużo czasu. I w katechizmie Kościoła katolickiego na końcu macie taki leksykon, spis tematów. To może być przygotowanie do nauczania w domu, do rozmowy z dziećmi, czy w oparciu o katechizm Kościoła katolickiego bierzecie jeden temat i rozmawiacie o nim w rodzinie. I tam jest to wszystko: filozofia, antropologia, teologia, ojcowie Kościoła. Na dole są referencje. Jeśli bardziej was to ciekawi, wciąga, możecie pójść za tymi przepisami, które tam są. A jeśli nie macie w domu tych książek, które tam są wymieniane, wszystko to można dzisiaj znaleźć w internecie. Wszystkie te odniesienia. To na przykład mogłaby być dobra decyzja. Dlaczego nie podjęlibyście dzisiaj tej decyzji, żeby po wyjściu stąd od jutra
czytać codziennie jeden punkt katechizmu Kościoła katolickiego. Jeden punkt codziennie. I to mężczyzna czyta. I tłumaczy żonie. I rozmawia z żoną. Oto dobra decyzja. Tak powiedział? Tu as dit à partir d'aujourd'hui ou à partir de demain? Ce soir. Dzisiaj, dzisiaj wieczorem, przepraszam. Dzisiaj, dzisiaj. Jeżeli macie katechizm w domu, możecie do niego sięgnąć, to już dzisiaj. I kiedy katechizm przytacza jakieś słowo z Ewangelii czy z Biblii, na przykład ze Starego Testamentu, otwieracie Biblię na tym miejscu, czy w Starym Testamencie, czy w Ewangeliach i czytacie jeszcze raz. Nie wiem, w jakim wieku macie dzieci. Ale wyobrażacie sobie, jaki to będzie miało wpływ na ich edukację. Że dzieci widzą, że rodzice razem czytają jak rabini Pismo Święte, pochyleni we dwoje. Biblia i katechizm Kościoła katolickiego na stole i oni oboje pochyleni. To bardzo ważne w wychowaniu, w edukacji. Ja mam pytanie. Ja przeczytałam tę książkę od... Słychać? Tak? Ja przeczytałam. Tak. Ale nie, czy... Od, czy... Od inni słyszą. Jak mówi do krzyża. Że lutą libre. Ciekawe, ty opowiadasz o bardzo ważnej rzeczy, jak formować chrześcijan. I mnie to zaskoczyło właśnie, kiedy ty w bezradności stanąłeś wobec Pana Boga, kiedy miałeś ten dylemat, co z dziećmi, co z moim judaizmem, jeżeli mnie tu pociąga Jezus, ty byłeś absolutnie bezradny. I w tej bezradności, w tej kaplicy wobec tej twarzy całun turyńskiego dostałeś mistyczne wlanie do siebie tego, co nam dzisiaj proponujesz, to z katechizmem, to co? Pytam się, twoje doświadczenie tego ogromnego wlania mistycznego, mówisz w jednej chwili w tej książce, dostałeś całe objawienie chrześcijańskie. Wiedziałeś, co masz zrobić. Ty wiedziałeś. A teraz nam proponujesz, no to są takie wskazówki nieformacyjne. To są takie, no... Pytanie. Żeby odnosić się do tego mistycznego wlania żalnare, tak to chrześcijańskie. Donc voilà, je lis ton livre et ça m'a profondément touché. Ce moment où tu étais complètement désarmé vis-à-vis de Dieu, tu te posais cette question sur ton judaïsme, sur ta famille, sur tes enfants, qu'est-ce que tu dois faire. Tu as parlé directement à Jésus et tu lui as révélé cette situation d'être désarmé, d'être vraiment pauvre vis-à-vis de Jésus. Tu l'as demandé la grâce et tu l'as reçue devant la Sainte Face. Donc tu as reçu une grâce innée, tu as été illuminé directement par Jésus. Et maintenant tu nous parles en quelqu'un qui est formateur, mais tu dois aussi reconnaître que c'était une grâce que tu as reçue directement de Jésus. Il voudrait que tu te situes à ça. La grâce de Jésus, je n'ai pas reçu de ce que vous dites. Łaska Jezusowa nie polegała dokładnie na tym, co tutaj powiedziałeś. Peut-être que j'ai reçu de Jésus. Może to tak przyszło, a nie inaczej, bo byłem Żydem. Parce que chez les Juifs, le père, c'est le père. Ponieważ u Żydów jest ojciec, to jest ojciec. I to jak gdyby jest niezależne od Jezusa w tej sprawie, w tej kwestii. A matka to jest matka. I to tutaj nie dotyczy Jezusa, nie ma nic wspólnego ze sprawą Jezusa. To dlatego, jak gdyby moim punktem wyjścia była Tora, to dlatego mówiłem o Biblii. Będziesz nauczał twojego syna. Les Juifs n'ont pas besoin de Jésus pour savoir qu'ils doivent enseigner à leurs enfants.
Żydzi nie potrzebują Jezusa, czy niezależnie od Jezusa wiedzą, że muszą nauczać swoje dzieci wiary. I to jest też bardzo ważne. Święty Paweł powie, Żydzi mają pewien problem i to nie jest problem bycia ojcem. I to nie jest problem bycia Maryją. Nawet jeżeli popełniają błędy, jak oczywiście my wszyscy. Nie ma problemu autorytetu męskiego, mężczyzny u Żydów. Kiedy pójdziesz do synagogi, zobaczysz, że synagoga jest pełna mężczyzn. Kiedy bar mitzwa chłopca ma miejsce, to ojciec jest tym zaangażowanym w to. I to ojciec będzie czytał Torę ze swoim synem po to, żeby on mógł otrzymać bar mitzwę. I to jakby jest niezależne od Jezusa, od sprawy Jezusa. Święty Paweł powie wyraźnie, Żydzi mają pewien problem, kiedy czytają Stary Testament, to mają zasłonę na oczach. Nie widzą Chrystusa w niej, ale nie mają problemu autorytetu Ojca. Ponieważ pobożni Żydzi starają się na tyle, na ile jest to możliwe, szanować prawo Mojżeszowe i wypełniać je. I w 10 przykazaniach jest napisane, będziesz szanował, czcił ojca twego i matkę twoją, twojego ojca. Pierwsze miejsce jest ojciec, a potem mama. I to nie chodzi o to, żeby odebrać wartość matce. I święty Paweł wróci do tego. W liście do Efezjan, 5 rozdział, dziecko, dzieci, słuchajcie rodziców waszych w Panu. Bądźcie posłuszni rodzicom waszym w Panu. I tu jest jego odniesienie się do 10 przykazań. Jeśli mówisz tutaj o łasce, może o łasce tej specyficznej, była mi ona dana jako Żydowi, który o nią prosił. Ale nie zgodziłbym się, ponieważ czytałem historię Kościoła. I w historii Kościoła widzę, że rola ojca była ważna. To przez ostatnie dziesiątki lat ta rola i autorytet ojca coraz bardziej się degradował. I to nie chodzi tutaj o rzucanie kamienia. W jakiś sposób pobożni Żydzi wybronili się lepiej od ducha tego świata niż praktykujący katolicy. Kiedy byłem Żydem praktykującym szabas i nadal jako chrześcijanin tak jest, czytam pismo z moimi dziećmi. Poświęcam czas, aby razem z dziećmi usiąść i czytać Pismo Święte. Msza Święta jest o 11 w niedzielę. Siedzimy przy stole. Z rana wstajemy w niedzielę. Jemy śniadanie i siadamy i czytamy Pismo Święte. Czytamy Ewangelię. To, co robiłem w szabas, czynię w niedzielę. I to nie ma nic wspólnego z łaską, którą wtedy otrzymałem od Jezusa. Po prostu jakby z szabasu przeszedłem na niedzielę. Kiedy byłem rabinem, nie
Nie oglądaliśmy czegokolwiek, co leci w telewizji. To nie dziecko ma zdecydować, jaki program chce oglądać w telewizji. I to nie ma nic wspólnego z Jezusem. To dlatego jestem tutaj, a moje dzieci są w domu i ufam, że nie będą oglądały czegokolwiek, co im przyjdzie do głowy. I nie są lepsi niż katolicy. Ale być może dane było Żydom uchronić się lepiej od ducha tego świata niż katolikom. Mój syn ma 15 lat. 16 prawie. I nie ma smartfona. Nie ma w ogóle komórki. I mówi: tato, czy ja nie mogę mieć komórki? A po co ci komórka, synu? Szkoła jest 10 minut od domu. Po co ci komórka? Czy chcesz komunikować się z Bogiem za jej pomocą? Jak idziesz do szkoły, to rozmawiaj z Bogiem. W drodze. Nie ma smartfonu. I ty, kiedy będziesz ojcem, zrobisz, jak będziesz uważał. To nie on ma mi dawać rozkazy, to nie on ma mi dawać polecenia. Mam syna 19-letniego. Józef Rafael. I ma komórkę. I 2 euro miesięcznie płaci, nie więcej. Ponieważ jego komórka służy do tego, żeby pisał SMS-y, czy mógł zadzwonić, a nie po to, żeby mógł używać internetu. Ale to przecież ojciec ma dawać kierunek, pokazać kierunek. To nie ma nic wspólnego z łaską, którą dał mi wtedy Jezus. To jest bardzo ważne. Aby wrócił na miejsce autorytet, rola ojca i matki w domu. To nie dzieci mają decydować. To nie dzieci mają decydować. I to jeszcze raz nie ma nic wspólnego z tą łaską, którą wtedy otrzymałem. Dzieci mają nauczyć się służyć ojcu. Nauczyłam moje dzieci służyć mi. To jest po to, żeby mogły praktykować tę cześć należną ojcu. Mają nauczyć się służyć matce. Dam wam prosty przykład. Pełno błędów jest w moim życiu. Nie jestem wcale doskonały. Pamiętajcie o tym. Ja po prostu staram się robić tak. Nie mam zwyczaju mówić o sobie, ale ponieważ jak gdyby poruszyłeś ten temat i odniosłeś się do mnie, to dlatego odpowiadam. Czasami przychodzi ktoś do mnie, ja sam wychowuję dzieci, kto pomaga mi w posprzątaniu domu. Nigdy nie sobotę, ponieważ jest to szabas. To jest Dzień Maryi. Teraz proszę posłuchaj. Każde dziecko ma jakieś zajęcie razem z ojcem, żeby przygotować niedzielę. Niektóre myją ubikacje, drugie sprzątają duży pokój, inne pieką ciasto. Cała rodzina przygotowuje wspólnie niedzielę. Dlaczego ja mam cały czas gotować? Przecież one też mają się nauczyć tego. Nauczę je tego, żeby przygotowały coś do jedzenia. Nauczę je robić ciasto. To jakbym, jeżeli nie jestem w niedzielę, to co, będą głodne? I to nie ma nic wspólnego z łaską, którą wtedy otrzymałem. To jest bardzo ważne.
I jeszcze, żeby odpowiedzieć na tamto pytanie. Lorsque mon livre Dieu au cœur de la famille sera traduit en polonais. Jackowi, kiedy książka, którą napisałem, Bóg w sercu rodziny, zostanie przetłumaczona na polski już niedługo, to może być taką bazą. Maintenant, je sais pas si en polonais ils vont traduire exactement ce que j'ai écrit en français. Też nie wiem, czy po polsku zostanie to przetłumaczone dokładnie tak, jak napisałem to w moim języku. Pourquoi? Parce que mon livre, il a été relu par un pasteur. Bo ta książka została przeczytana i przez pastora, et par un prêtre. I przez kapłana katolickiego. Mais les pasteurs, pour qu'ils acceptent. A pastor, aby zaakceptować, napisać wstęp, rekomendację, nie można tam napisać Święty Paweł. Dobrze, to napiszemy Apostoł Paweł. Voilà, sachez-le si est retraduit la même chose, vous verrez que c'est pas un langage trop catholique que j'ai utilisé. Więc jak przeczytacie tę książkę po polsku, zobaczycie, że może pewne zwroty nie będą takie typowe dla używania ich w świecie katolickim. Ale najważniejsze to było to ten przekaz, który chciałem tam umieścić. Ponieważ ten sam problem odnajduje się w środowiskach ewangelików, luteranów czy katolików. Przy stole jest miejsce ojca, jest miejsce matki. I nikt nie siada z dzieci na miejscu ojca i na miejscu matki. I kiedy taty nie ma w domu, nikt nie siada na miejscu taty. A kiedy mamy nie ma, nikt nie siada na miejscu mamy. W niedzielę jesteśmy ubrani inaczej. On met les vêtements du dimanche. Ubiera się ubranie niedzielne. Comme les Juifs mettent les vêtements de Shabbat. Tak jak u Żydów ubiera się inaczej w Szabat.